No dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Jest sobota, Wielkanoc, jak nagrywam tego vloga. Będą święta w Rumunii, ale tak trochę słabo czuję tą gdzieś atmosferę świąteczną. Nie wiem, inaczej to wszystko wygląda, jak człowiek byłby w Polsce. A tutaj, no, przynajmniej jakiś zalążek tego, i żeby poczuć, że są święta, to chcemy się w jakiś sposób przygotować. I wczoraj kupiłem. Zresztą za chwilę Wam pokażę co, bo będę chciał zrobić dwie potrawy na święta. No i oczywiście jajka ugotować. Jajek mamy dużo ze wsi, ponieważ dostaliśmy. No i co, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. W ogóle jest godzina 7 rano. Ja już nie śpię od, no może nie od dawna, ale nie śpię gdzieś od godziny 6 z minutami, bo Karim się obudził i nie chciał spać. Teraz próbuję znowu zasnąć, bo jest marudny. No i tak to jest. Także dobrze, zaczynam tego vloga z mojego balkonu, ponieważ lubię tutaj przebywać też. A co? A Was zapraszam na ten weekendowo-świąteczny vlog. Zostańcie razem z nami. Otworzę lodówkę, bo tutaj mam tak, pokażę Wam. W ogóle lodówka nawet pełna jest. Jest nawet zajączek czekoladowy. Anna kupiła. Chciała takiego, to kupiła. A ja Wam pokażę tak, bo tutaj mam w lodówce, chodźcież tutaj, udka z kurczaka. Jest ich 8 udek z kurczaka, bo będę robił pasztet z tych udek. Jeszcze muszę iść po godzinie 10 kupić wątróbkę, bo wczoraj brakło. To jakaś pani, która była w kolejce przede mną, wykupiła ostatnie wątróbki przede mną i później ta w tym sklepiku, to było w tym sklepiku koło nas taki mięsny i ja wtedy pytałem się, czy będą jeszcze do wątróbki i pani mi powiedziała, sprzedawczyni, że tak, że dzisiaj po godzinie 10. A tu jest kiełbasa. Ta kiełbasa jest zrobiona z indyka. Ja chciałem kupić taką. Była jeszcze z tego, z wołowiny. Dobrze mówię, tak? Z wołowiny, bo ja nie chciałem wieprzowej, bo nie jem. Ale ta z wołowiny kiełbasa była z dodatkiem tego mięsa dełaje? Jejku, jak to się nazywa? Z baraniną, czy tak? Czy z jagnięciną i ten. I po prostu, no to by nie pasowało do żurku, tak? Kiełbasę chcę podsmażyć z cebulą. Mam tutaj żurek. Żurek, który przywiozłem z Polski. Kupiłem go w takim sklepie ekologicznym. Żurek z Kochanowa. No i ten. Zrobię po prostu żurek. A z tych kurczaków będę robił pasztet, bo nie wiem, czy już wspomniałem. Także pasztet. No i co? No i jajka będą ten. No też nie gotujemy nie wiadomo jak dużo, żeby po prostu co? Żeby to zjeść, żeby to się nie popsuło, tak? Bo jednak gdzieś tam, no my nie jemy nie wiadomo jak dużo, nikt do nas nie przychodzi na święta, więc jest jak jest, tak? No, także co? Biorę się za jakieś przygotowania. Chciałem ugotować te udka z kurczaka, kiełbasę pokroić, no i podsmażę ją z cebulką, żeby już mieć przygotowaną do tego, żeby zrobić żurek. A później pójdę do sklepu po wątróbki. Dobrze, niech się coś dzieje. Pokażę Wam, co tutaj się wyprawia w kuchni. Kiełbasę pokroiłem, tylko że na takie większe kawałki. Ona jest z indyka, tak jak już wcześniej wspomniałem. I w takich większych kawałkach ją będę smażył, bo po prostu jak pokroję na małe, to ona się tak rozwala, także pokroję później te większe kawałki, one będą dobre do żurku, jak już będą usmażone. A tutaj jest te udka z kurczaka i marchewka i kawałek pietruszki, co będzie dobre do pasztetu. Nie wszystkie z tych udek z kurczaka będę wykorzystywał do tego, żeby zrobić pasztet. Zobaczę, co najmniej dwa zostawię, żeby je upiec, żebyśmy mieli za nam tak po prostu do zjedzenia. No a resztę no to biorę z kości, wiadomo, zmielę mięso, zmielę razem z tymi, jak to się nazywa, marchewkami, z tą pietruszką. Jeszcze jak kupię wątróbkę, to ją podsmażę z cebulą i z czosnkiem. No i co? No i z tego zrobię właśnie ten pasztet, tak? Jajka oczywiście do tego, sól, pieprz do smaku, jak to się mówi. No i co? I myślę, że będzie dobre. Słychać te skwierczące kiełbasy, skwierczą tak dobrze, niech się smażą kiełbasy z indyka. No i myślę, że będzie dobrze, będzie smacznie. Oczywiście wszystko jak będzie gotowe, to Wam pokażę. Karim przebudził się, nie może coś spać w ogóle.
jest marudny, no ale czasami tak bywa. Takie życie małego dzidzia. No co zrobić? Będzie spał później, później się może wyśpi, to no to będzie miał lepszy humor. Także tak to jest. A, jeszcze zrobiłem sobie kawkę. Poranna kawa musi być, także popijam sobie tutaj robiąc i rządząc w kuchni. Dobrze, zobaczcie tutaj, wam pokażę jak robię. Kiełbasa już się podsmażyła i ja ją zdjąłem z patelni, pokroiłem na takie mniejsze kawałeczki, żeby była do żurku. Dorzuciłem cebuli, dałem troszkę masła klarowanego, bo takie przywiozłem kiedyś z Polski, no i smażę tą kiełbasę jeszcze tak, żeby była podsmażona z cebulką, ona będzie przygotowana do żurku, tak? Żurek no później będę robił, na razie no chciałem mieć przygotowaną samą kiełbasę, tak? Jeszcze ziemniaki, dam ziemniaków do żurku, to je wziąłem i obrałem i umyłem, muszę je pokroić w kosteczkę, będą tak pokrojone, a tutaj gotuje się jeszcze ten kurczak z tymi marchewkami. No i ten, no wszystko potrzebuje po prostu czasu, żeby było zrobione, tak? Zobaczymy. Tak chciałem tylko pokazać, jakie są postępy w kuchni. Nie wiem, pójdę jeszcze może do Karima, zobaczymy, co on tam robi. Co jest, Karimku? Jesteś wyspany czy niewyspany? 6:20 to jest za wcześnie rano. Dobrze, pójdziemy później na spacer. Idę tam kończyć gotować i zaraz będziemy się tu bawić. No proszę bardzo, Karimku, jesteśmy w windzie i jedziemy teraz na dół. Idziemy na spacerek. Może jak się troszkę zmęczysz, to zaśniesz sobie i już nie będziesz marudził. Co ty na to? A ty lubisz chodzić na plac zabaw ostatnio? No właśnie, idziemy się przejść. Tutaj jest taki nowy plac zabaw, który powstał. On się znajduje tam w drodze, jak się jedzie do Lidla. Nie jest daleko, dlatego idziemy się przejść z Karimem. On tam bardzo lubi, to już nawet jak dochodzimy do placu zabaw, to on już tylko patrzy się, czy byśmy go czasem nie minęli i tak reaguje spontanicznie. Wydaje okrzyki, ponieważ chce, żeby tam iść. Tak, no ale my musimy zawsze Karim minąć tak, żeby przejść, bo jest ogrodzenie. Nie da się wejść przez ogrodzenie. Musimy wejść, jak to się mówi, po Bożemu, tak? Okej? Idziemy? No to chodźmy. Jesteśmy na placyku zabaw. Tutaj widzę, że jeszcze coś go urządzają, tak? Bo nie jest do końca gotowy. Niby fajnie, że to powstało, ale zaraz wam pokażę też, jak to miejsce wygląda. Tu są tak rampy takie, można na jakichś hulajnogach, na deskorolkach ten pojeździć. Tam była gdzieś taka część placyku zabaw z huśtawkami, ale my tu idziemy na drugi koniec, bo lepiej to gdzieś, no nie wiem, tak po prostu tutaj jesteśmy przyzwyczajeni. I tam zaraz pójdę z Karimem na huśtawkę, tylko zobaczcie, jaki to jest, jaka tu jest duża przestrzeń, ten chodnik. Po co tyle tego chodnika tu jest na tym placu zabaw, to ja nie wiem. No i gdzieś tu robią takie, tu będzie chyba trawnik, tak, coś posadzą. I ten plac zabaw powstał z tego względu, że zbliżają się wybory samorządowe. Chcą po prostu pokazać, że coś robią, że inwestują, żeby ludzie poszli do głosowania i zagłosowali na tego, kto tutaj jest odpowiedzialny za tą inwestycję. Jakiś burmistrz, bo tutaj są burmistrzowie każdego sektora, czy też tych gmin takich, tak, Popeszti, Lordeni. Także no tak to wygląda. No. Ale kanał nie jest o polityce, no po prostu czasami trzeba wspomnieć o jakichś rzeczach, które są istotne, tak? A Karim, widzę, że już się bardzo cieszy, że jesteśmy na placyku zabaw, tak? Cieszysz się, mój mały piszku? Bardzo się cieszysz? Chodź, pójdziemy tutaj na twoją ulubioną huśtawkę. Tu jest ulubiona huśtawka Karim. On lubi się tutaj huśtać. Chodź, siadaj. Siadaj, nie marudź czasem, ale ty nie marudzisz, ty. Choćbyś nie wiadomo, jak był zmęczony i jesteś na placyku zabaw, to tobie jest po prostu dobrze. I się mały Karim wtedy bawi. Bawi się jak bawi, tak? Będziesz się huśtał. I do dechy, bo ty lubisz wysoko. Do dechy. Do dechy, jak to się mówi. Będziesz się huśtał. Co tak z tym kosztem? Ale jesteś śpiący, aż ci się oczy normalnie zamykają. Żebyś nie zasnął na tej huśtawce. Może zaśniesz zaraz, ale jaja, no.
sobie jeszcze spacerujemy z Karinkiem. Wróciliśmy z tego placyku zabaw. No jak jest, Karin? Teraz nic nie mówisz. Akurat ja chciałem, żeby widzowie posłuchali. Dobra, chodź, idziemy. Wracamy do domu pomału. Okej, ja już jestem w domu. Karin poszedł spać, bo był zmęczony dziś. Tutaj się gotuje żurek. Już go dolałem. Wykorzystałem ten wywar, który był z tego kurczaka. No i co, dodałem ziemniaki. Tutaj jeszcze jest jakiś liść laurowy, ziele angielskie. I to drugie takie czarne kuleczki. Jejku, zapomniałem, jak się to nazywa. Napiszę tu może w komentarzu. I kiełbasa jest jeszcze podsmażona właśnie na tym maśle klarowanym. Ja dodałem jeszcze czosnku, bo sobie przypomniałem, że czosnek byłby wskazany. Także to jest podsmażone z cebulą i z czosnkiem. No i co, teraz będę chciał to dodać do żurku. Już ją trochę gotuję z tymi ziemniakami. Dobrych, ładnych parę minut. Kurczak jest przygotowany, oddzielony od kości. I tutaj jest też ta marchewka i kawałek pietruszki. No i co tutaj jeszcze mamy? I dałem do piekarnika, niech się pieką, 3 udka. Także zużyłem 5 udek na pasztet. Jeszcze pójdę kupić te fikacej, jak się to nazywa? Wątróbki. Wątróbki, tak? Drobiowe, bo pani mówiła, że będą dzisiaj po 10, także pójdę, wybiorę się tam za niedługo do sklepu. No ale najpierw no to chcę tutaj skończyć. Chyba nie ma ogień, jest mały, ale zaczyna coś tak kipić trochę. Dobra. Wezmę jakąś przykrywkę, może też przykryję ten garnek. Powinno się gotować z przykryciem. No, także taki jest dziś plan. Dobra, zaraz dorzucę tą kiełbasę, no i to się jeszcze pogotuje troszkę i będzie dobre. No, czas w końcu iść do tego sklepu, kupić wątróbki. Przy okazji wziąłem 2 worki śmieci, które wyrzucę. No i co? No i dalej będę tam rządził w kuchni, bo chcę to wszystko skończyć. Karim jeszcze sobie śpi, także niech dziś odpoczywa, żeby był w dobrym humorku, tak? No i zobaczymy, jak ten dzień będzie przebiegał. W ogóle to jutro idziemy zrobić też sesję zdjęciową z okazji urodzin Karima, tak? Będziemy mu organizować też pierwsze urodziny. No i powstanie też vlog z tych urodzin, tak? 14 kwietnia będziemy w takim miejscu, w takiej restauracji robić przyjęcie, gdzie robiliśmy chrzest, tak? No, także planujemy, tak? No, ale to jeszcze jest czas, to dopiero kwiecień. Karim się urodził 10, no ale oczywiście ten nikt nie będzie w tygodniu przyjeżdżał, jakieś takie przyjęcia czy tego typu rzeczy, no to wiadomo, że wszystko w weekend. Tutaj jest ten sklepik, gdzie idę kupić wątróbkę, macelarię, czyli po prostu taka masarnia. Jestem już w domu. Pokażę wam w ogóle co kupiłem, bo byłem jeszcze w tym takim sklepiku z Sybiu. Kupiłem taki chleb, bo ten chleb ma naprawdę bardzo dobry skład, tak? A nie chce mi się już po prostu czasami piec w domu. On jest z tej mąki integrale, czyli pełnoziarnistej. Maja, czyli to jest na zakwasie on jest zrobiony. Tak, na zakwasie. Mąka Finna de Sekara 25%, czy to jest mąka... napiszę tu, bo nie pamiętam po polsku. Jejku, brakuje mi tych słów. Sól i drożdże, tak? Także to jest skład chleba. To jest skład chleba, taki jak powinien być. Taki jak powinien być. Nie napisali chyba woda tylko. No ale to jest chyba oczywiste. Także ja go tu schowam. Tu stoi wiaderko, bo ja już zdążyłem umyć podłogi jeszcze w tym w salonie i w przedpokoju, zanim poszedłem i odkurzyłem. Kupiłem taką szynkę. Szynka z kurczaka. Myślę, że będzie dobra, bo taką lubimy jeść. I co jeszcze? Słychać jakieś dziecko tam na zewnątrz, te wątróbki. Wątróbki tutaj takie fikacej de puy, takie wątróbki. No, także teraz będę się brał za to, żeby zrobić, bo chciałem je podsmażyć z cebulką, tak?
Oczywiście muszę je wcześniej umyć i tak dalej, przygotować i później będę je mielił. A te kurczaki już zdążyłem zmielić razem z tym, z tą marchewką, kawałkiem pietruszki. Później dodam wątróbki zmielone i zmielę to jeszcze raz wszystko, żeby było zmielone drugi raz, żeby było dobrze tak przemielone. No i dodam jajka, jakieś przyprawy i będzie się piekł pasztet. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. A tu wezmę kamerę i zobaczcie jeszcze taki ugotowany, widać tam? Musi być widać chyba, żurek. Gdzie jesteś, żurku? No chyba widać tutaj żurek ugotowany, tak widać go w garnku. Żurek już z tą kiełbasą, ze wszystkim się pogotował, także i będzie na pewno dobry. Wątróbki się tutaj ładnie smażą z cebulką, ale nie zużyję wszystkich. W ogóle to zostawiłem kilka i zamroziłem, bo tam było coś około chyba 700 gram, co kupiłem. I będzie po prostu za dużo. Też nie lubię, jak czuć tak wątróbkę w pasztecie, jak jest przeważający smak tej wątróbki. Ja nie jestem fanem tego mięsa. Ale Anna bardzo lubi wątróbkę i tutaj nawet z patelni takiej podsmażonej, no jakieś dwa kawałeczki dla niej zostawię, podsmażoną z cebulką, bo wiem, że ona dziewczynę lubi, to sobie po prostu zje takiej samej, a resztę zużyję do tego pasztetu. Zobaczcie, zrobiłem tutaj taką masę na pasztet. Ubiłem pianę z białek, oddzieliłem wiadomo od żółtek, później to wszystko razem zmiksowałem, dodałem przypraw. No i co? Oczywiście tu jest zmielona wątróbka i jest też zmielone to wszystko ponownie drugi raz. Także no, myślę, że masa będzie dobra na to, żeby ten pasztet był odpowiedni. Jeszcze może dodam troszkę przypraw, bo ja lubię, żeby było dobrze doprawione. A tutaj są już te udka z kurczaka, które się upiekły. Także naprawdę w kuchni tutaj wrze. No i co? Chcę przełożyć ten pasztet do foremki i już Wam pokażę w ogóle, jak będzie upieczony, jak to będzie gotowe, bo nie będę wszystkiego też tak filmował krok po kroku. Pasztet jest wstawiony do pieczenia, także ładnie się tam piecze, ale tutaj gotuję jajka. Tak będzie lepiej widać, będzie lepiej, lepsze światło. No i Wam pokażę i barwię je, w ogóle odwrócę też kamerę. Taki sposób mojej babci, babci Aleksandry, która już dawno temu odeszła, że skórki z tego, z cebuli, tak? Wstawiłem tutaj i zobaczcie, jak się jajka ładnie po prostu naturalnie barwią. Dałem z tej brązowej cebuli i z jednej takiej, wiecie co, ten jak to się nazywa, czerwonej, tak? Także jajka tak się ładnie tutaj będą zabarwione, tak? No i co? Jeszcze minutka dosłownie się pogotują, żeby były ugotowane. Pasztet już jest upieczony i powiem Wam, że pachnie nieziemsko, naprawdę coś wspaniałego. Mam nadzieję, że będzie po prostu dobry. Ale tak wygląda, tak? Jest jeszcze gorący, wyjęty prosto z formy, z piekarnika. Tutaj sprawdziłem wykałaczką, czy jest w środku ten upieczony. Jest już wszystko dobrze, także tak wygląda. No i co, jak ostygnie, to później dam go do lodówki i będzie gotowy na rano, jak już tak się zwiąże dobrze i będzie zimny. Wystarczy tego gotowania, zresztą i tak już wszystko chyba jest zrobione. Idę się teraz przejść tutaj do kawiarni Five to Go, ponieważ chciałem iść zakupić sobie kawę. Będę kręcił odcinek na drugi kanał. No i co? Jest w ogóle taka pogoda, jest tak ciepło, ponad 20 stopni. W ogóle powinienem zdjąć tą bluzę, ale i chodzić w krótkim rękawku, tylko że lepiej mi tu jest, jak mam mikrofon tu gdzieś przyczepiony i ten. No nic, zobaczę. Może zdejmę tą bluzę za chwilę, bo jest faktycznie tak ciepło. To jest nie do wiary. Sobota wielkanocna, 30 marzec. Tak i co, jest taki upał. Nie wiem, czemu to tak wszystko wygląda, ale dobra. Jest jak jest. Idę po tą kawę. Przejdę na drugą stronę ulicy, tam naprzeciwko jest właśnie Five to Go. Kawa zakupiona w Five to Go, kafe latte. No i co, idę się teraz przejść i będę sobie tam coś nagrywał. A w tym vlogu zobaczycie mnie za chwilę, później. To nie jest żadne déjà vu, jesteśmy znowu z Karimem w windzie, ponieważ teraz idziemy no trochę na spacer, ale pojedziemy metrem, ponieważ wybieramy się do galerii takiej handlowej kupić mu pampersy w farmacji Atei. No i co, zaczekamy tutaj chwilę spacerując na Anę, ponieważ jedziemy razem. Pójdziemy za chwilę na metro i tak. Co jest, Karim? Widzę, że tutaj się zainteresowałeś, bo chłopiec idzie, tak? Tam przed za nami. Do naszego bloku, ale jakiś płaczący.
Coś mu się stało, tak. No i co? Metrem, jest ładna pogoda, to szkoda wozić tyłki samochodem. Po prostu przejdziemy się, spacer nam dobrze zrobi. No i co? Nie ma daleko, chyba dwa przystanki metrem do Piazza Sudulu i musimy dojechać i tam będziemy już w tej galerii, także... Także no co, jest taki po prostu zamysł, żeby tak się właśnie wybrać. Tutaj będziemy sobie ładzić z Karinkiem po tym parkingu, pokaż się wszystkim widzom. Oczywiście się nie pokażesz, tylko teraz musisz... O, pokaż się tutaj, zobacz. Zobacz, że tutaj jesteś. Tylko nie musisz jeść tego, Karim, tego się nie je. Dzióbku, halo, tego się nie je. Tego się nie je tutaj, kotku. Nie wolno jeść tego. No. Pozdrów wszystkich widzów oglądających nas, ten kanał rodzinny. Tutaj pokazujesz, jakie masz buciki, tak? Już było w ostatnim vlogu, w ostatnim filmie. No, także zachęcamy do subskrypcji kanału. Czekamy na mamę Anę. Idziemy w końcu w trójkę. Ana wyszła, już gotowa. Ubrana w sukienkę, jak się wystroiła do sklepu. Bo jest ciepło, tak? Mówi, że jest ciepło. No jest dzisiaj bardzo ciepło. Jak widzicie, ja też w krótkim rękawku. Karim może nie w krótkim, ale już też jest tak lekko ubrany. Jak się to mówi, walczyłem o to, żeby go nie przegrzewać. I said that I fight to not dress him warm. Because you little like to dress him warm, or not. Because I'm afraid to not dress him warm. Ona się obawiała zawsze, żeby go nie... Jak to się mówi, w Polsce nie zawiało. Big difference of temperature last week. Bo ona mówi, że... No, że były ostatnio duże takie skoki temperatur, raz było 12, 12, 15 stopni, teraz jest 28, no ma na rację, tak, że tutaj tak się zmieniało to wszystko. Ona twierdzi, że no po prostu chce, żeby Karim się zaaklimatyzował do odpowiednio do pogody, no już teraz nie będziemy go ubierać zbyt ciepło, no także tak. Słowo walczył nie jest w złym sensie, tak jak powiedziałem, tylko po prostu użyłem takiego określenia, żeby próbowałem przekonać, tak, w tym geście. Także idziemy teraz razem w trójkę, bardzo fajnie, do metra. Karim lubi w ogóle jeździć metrem, jemu sprawia to przyjemność. Pociągiem jakoś po prostu się cieszy, jak tam jest, także będzie z pożytkiem też dla niego, dla nas, że się przejdziemy, no i jedziemy do tej galerii, bo już nie wiem, czy wspomniałem, chcemy mu kupić pieluchy po prostu, tak, bo mu się kończą, no i trzeba zrobić nowe zaopatrzenie. Słychać windę, bo właśnie zjechaliśmy do metra i straciliśmy pociąg, który nam przed momentem odjechał. No ale cóż, poczekamy chwilę, za parę minut powinien przyjechać następny. Tutaj jest Karimek, on lubi mały dzić być w metrze, także jemu to nie przeszkadza, że tutaj poczekamy trochę. No tak, tutaj jest chłodniej, bardzo fajnie, bo przynajmniej nie jest tak gorąco. No nic, czekamy na ten pociąg. Jak tam, Karim, ty lubisz jeździć metrem? Ty lubisz jeździć pociągami, co? Popatrzcie tutaj. Halo, mały piszku, Karimku. No, patrzysz, czy nie jedzie pociąg, tak? Wypatrujesz tam. Przyjedzie za kilka minut, nie martw się. Za chwilę przyjedzie, to wsiądziemy i pojedziemy. Jak jest, Karimku? Chodzisz sobie tutaj po stacji? Ty, no, chciałeś przed chwilą chodzić, a teraz już co? Teraz już na kolanka? Co to za zabawki? Co to za jakieś... Humorki. Dzisiaj cały dzień jakieś humorki masz takie. Jak to jest, Karim? Gdzie tutaj idziesz? Pokaż, gdzie idziesz. Gdzie idziesz? Co cię tutaj zainteresowało? Co cię tutaj zainteresowało? Gdzie chciałeś iść? Ale spacerujesz po metrze, no. Karim, ale widzę, że ci się podoba w pociągu, co? Jedziemy.
ile przystanków? Chyba dwa przystanki. Two stations? Yeah, tak, na Piazza Sudolui? Piazza stacja. Tak? Okej. Okay. W końcu wysiedliśmy z pociągu, już będzie trochę ciszy i spokoju, bo jest taki hałas zawsze jak się jedzie w tym metrze. Jak tam jest Karim? No, tutaj widzę, że ci się podoba, zwiedzasz sobie, tak? Tak, mały piszk. Patrzy, jak jest w metrze. Jak wam chciałem pokazać też, tam troszkę podejdę bliżej, to sfilmuję. Jest dużo właśnie takich sytuacji się zdarza, że ludzie sprzedają na stacji metra. Tam wcześniej mijaliśmy panią z truskawkami i też kwiatki sprzedawała. I tutaj pani też sprzedaje kwiaty właśnie tam po lewej stronie. No i tutaj też sprzedają jakieś truskawki, no także tego typu rzeczy w metrze. No i tam mówią zeciele, kapszune, czyli 10... La Casserole, tak, La Casserole. 10 za pudełko, tak, lejów takich truskawek, tak? Ale gdzie te truskawki, skąd oni mają? Jeszcze nie jest sezon, także one pewnie jakieś importowane są. A tam znowu pani z kwiatami, którą było widać, jak sprzedaje. I zobaczcie, tu się prosto z metra wchodzi w ogóle do tego mall, także nawet nie wiedziałem. No bo my zawsze przyjeżdżaliśmy samochodem. Kupisz mi okulary? Kupimy ci okulary dzisiaj. Obiecałem słoneczne dla Anny, no. Także tak, tutaj jesteśmy w tym centrum handlowym, no i idziemy teraz do tej farmacji, tej, tak, no. Tak, Karim? Pieluchy są ci potrzebne. Po zakupach, ja tak sobie przykucnąłem przy wózku, jesteśmy w metrze, zakupiliśmy pieluchy dla Karima, dwie paczki, jedne są takie normalne, a drugie takie majtkowe. No i co, oni sobie tutaj spacerują w metrze, tam są za mną, Karim sobie robi kroczki. No, filmas. Pani jakaś była przewrażliwiona, że nagrywam w metrze. Nie chciałem jej nagrywać, przecież nie wiem, ludzie są czasami przewrażliwieni, zwłaszcza ochrona, także muszę uważać też, jak nagrywam w takich miejscach zamkniętych, bo nieraz mi się już dostało. A tutaj jest Karimek, który sobie gdzieś tutaj łazi. Gdzie tam łazisz, Karim? Pokażcie tutaj, taki. Jesteś mały dziś, tutaj sobie łazisz. Pomachaj tutaj do wszystkich widzów. Pomachasz. Dzień dobry, w niedzielę. Jest następny dzień, poranek, godzina, która w ogóle, zmiana czasu była, 8:24, tak? I my już idziemy na spacer z Karimem. Idziemy się przejść na plac zabaw, bo on wstał oczywiście wcześniej, tak? Chociaż no wcześniej, no musi się przestawić też na nowy czas, mały piszk, tak? Bo tak to no to by było godziny później. Także nawet ładnie pospał. Nie stał tak, że wiecie co, wstał niby 6:40, ale to było jeszcze 7:40 z całego czasu. No, także ten. Idziemy teraz na placyk zabaw. Karim, na co tak tam patrzysz? A bo pieska znowu widziałeś, tobie się pieski podobają, tak? No i co mamy? Ładną, słoneczną pogodę. Co cię tak kasło? Jest 12 stopni, także jest ciepło. No i co? Idziemy się teraz troszkę przejść. A idziemy się przejść na ten placyk zabaw, co byliśmy wczoraj, tak Karim? Będzie ci się tam podobało? Ty tam lubisz chodzić, chodź pójdziemy i tam pobawisz się trochę, pochuśtasz się na twojej ulubionej huśtawce. We'll be right back.
Zobacz, Karim, doszliśmy do placyku zabaw. Jest puściutki, bo mało dzieci przychodzi przed 9 rano, o po 8 rano właściwie, tak, żeby się tutaj pobawić. Jesteś jedyny. Jesteś, Karim, jedyny. No, jak się czujesz z tym faktem? Opowiadaj tutaj. Dobrze ci tutaj ten, że przyszedłeś tak rano wcześniej? Fajnie? Myślę, że fajnie, co? Chyba ci się będzie podobało na placyku zabaw. I dokładnie która jest godzina? Która jest godzina? Pokażmy tu widzom. 8:32. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. 8:32. Coś wspaniałego, Karim. Chodź. Musimy tutaj uważać, bo tu są, jak zawsze w całej Rumunii, wysokie krawężniki. Muszą być, żeby było łatwiej. Ułatwienia. Tak, i musimy przejść tędy, no. No, także ten... Chodź, idziemy na huśtawkę jakąś. Jest ładna pogoda. A później co? A później dzisiaj czeka nas sesja zdjęciowa. No, także będzie też fajnie. Coś tam może nagramy. Chociaż troszkę zobaczymy. No i ten... Powinno być fajnie. Dobra. Idziemy. Oni tutaj ostatnio przywieźli tą trawę. Ta trawa jest po prostu tak położona. Ona nie wyrosła tak szybko. Oni ją przywieźli i ją po prostu położyli w takich rolkach i trawa normalnie pojawiła się z dnia na dzień. Tutaj widzę, że już ktoś zostawił tradycyjnie picie na później. No, nie wiem, czy tam coś jest w tej Pepsi trochę, czy nie. Jakie jest raz szacze z rana, które podlewają tę trawę. Musimy przejść, Karim, obok. Zobacz, obok przejdziemy, Karinku, bo tam by nas zalało. Zalałoby cię, zwłaszcza ciebie. Musimy się odwrócić i przejść z drugiej strony, Karim. No, widzę, że ci się podoba tam. Podobają ci się zraszacze takie, jak tam chlapie woda. No, ale jednak to nie jest jeszcze pogoda, żeby się kąpać tak. No, dobra. Chodź, Karim, idziemy. Karim, już widzę, że się cieszysz. Już się cieszysz. Tak, tutaj idziemy na tą część placyku zabaw, która jest no, na samym końcu właściwie, tak? To jest gdzieś twoje ulubione miejsce. Przynajmniej tutaj ci się podobało ostatnio, tak? Wjedziemy sobie tutaj. O, tak, zaparkujemy twojego bolida. No, damy na hamulec. I tutaj już wyjmiemy małego dzidzia. Chodź, Karim, wychodzimy z wózeczka. Wychodzimy z wózeczka. Dawaj rękę, no jak masz wyjść, jak dajesz rękę pod ten uchwyt. Chodź, wychodź. Wychodź. Tutaj idziemy za chwilę na huśtawkę, tak? Idziemy na huśtawkę. Pokaż się tutaj jeszcze widzom. Zaprezentuj się tutaj troszkę. No, jest tu kamera. Powiedz dzień dobry ładnie. Dzień dobry w niedzielny poranek. No ale zobacz, Karim, mamy chyba mały problem, bo tutaj ta huśtawka jest troszkę mokra. Musimy wziąć jakąś... No, musimy wziąć chusteczkę jakąś i ją wytrzeć, żebyś nie siedział na mokrym, dobra? Poczekaj chwilę. No, chodź tutaj, Karim, poczekaj. Patrz, mamy chusteczkę, wzięliśmy. Zawsze jesteśmy przygotowani, chusteczki są zawsze. Troszkę przetrzemy tą huśtawkę, żeby nie była taka mokra. Tak, i będziesz mógł sobie usiąść zaraz, no. Dobra, poczekaj. Uważaj, żeby ci nie uderzyło. Chusteczkę schowam do kieszeni na razie, albo tu na razie i zaraz podniesiemy tą chusteczkę. Na pewno tak nie zostawimy. My nie śmiecimy tak, tutaj ludzie śmiecą. Tak. Siadaj. Jak siądziesz, to już będę mógł zabrać tego papierka i patrz. I możemy wziąć przy okazji tutaj następnego. Proszę bardzo, Karimku, ale widzę, że ci się fajnie huśta, no. Podoba ci się tam huśtawce, tak? Wyrzuciliśmy śmieci, tak? Tam jest kosz, ale jeszcze chciałem wam też pokazać, jak to wygląda. Jaka jest w ogóle mentalność? Robiłem przecież film o tym, jak jest brudno w Bukareszcie, jak ludzie tutaj śmiecą. Troszkę cię rozhuśtam, Karim, i podejdę tam, żeby pokazać widzom, a to by się nic tu nie stanie, jak chwilę się pochuśtasz. I chciałem wam pokazać właśnie, jak to wygląda w Rumunii. Ja jestem tym... Ja nie wiem, już, mnie już brakuje po prostu słów. Co kimś kierowało, że ktoś zostawi taką butelkę tutaj na tej ławce? Nie da się tego wziąć i dwa kroki wrzucić do tego kosza. Czy to jest tak ciężko? No jest to strasznie ciężkie, widzę, dla niektórych. No po prostu ja już nie wiem. Ja już nie wiem, już brakuje mi słów. To jest coś, co tak zniechęca do tego kraju. Tutaj też jakieś papierki, jakieś coś. Wiecznie syf. Lubią, ci Rumuni lubią żyć w syfie po prostu. No tak jest, Karim. Niestety. Tak jest. Dobra, nie chcę się denerwować.
Zobaczycie jeszcze parę ujęć tutaj, jak Karimek się huśta. Co czas jechać na sesję zdjęciową. Idziemy teraz, zobaczcie, no i trochę lepiej trzeba było się, wiadomo, ubrać, już nie w dresie, jak ja lubię chodzić, ubrany komfortowo, tak? I jedzie z nami ciocia Denisa, siostra Anny, tak? Także będzie fajnie. Postaram się tam zrobić jakieś krótkie wideo z tej sesji zdjęciowej, no i będziecie mieli okazję za chwilę zobaczyć. Co, my już dawno po sesji zdjęciowej wróciliśmy do domu, zjedliśmy obiad, odwiedziła nas ciocia Denisa, w sensie ciocia dla Karima, tak? Siostra Anny. No i co, miło spędziliśmy czas, idziemy teraz w ogóle się przejść znowu na spacer, tym razem w trójkę, no i tradycyjnie czekamy na Anę, która się przygotowuje i zaraz do nas dołączy. No idziemy na placek zabaw, tak? Także już raczej nic takiego więcej się nie będzie działo. Zrobię może tradycyjnie jakieś tam tylko kilka urywków takich na tym placu zabaw, tak? No i później podsumuję ten dzisiejszy film, ten dzisiejszy odcinek, tak? Chodź tu, Karim, pokaż się jeszcze, musimy uważać, bo jeżdżą tutaj samochodami. Pokaż się jeszcze, jak wyglądasz, idziemy na spacerek, no ale ty zamiast się pokazać, ty się obracasz tam za autem. Karim, tutaj, o tak, właśnie tak. Jest mój mały dziś, dobrze. Dobra, czekamy na Anę i idziemy zaraz. No i proszę bardzo, kto idzie? Idzie Anna. Mama Anna dołączyła do nas. Idziemy się teraz przejść na ten placek zabaw. Już jakieś jedzenie, prowiant na wynos, banan. Co tam jeszcze będzie dobrego, Karim? Cały czas coś? Klucze? Będę trzymał wszystkie klucze? Dobra. Okej. Okay. A, buciki jeszcze ubierzemy. Buty, Karim. Dobra, ubieraj buty. Jakie miny robisz? Pokaż. Co ci się nie podoba, Karimku? Dzień dobry wszystkim, jest poniedziałek wielkanocny. Ja dzisiaj pracuję, ale ponieważ jest święto i w Polsce nie pracuję, to mamy bardzo mało pracy. Skorzystałem z okazji, żeby wyjść sobie i ponagrywać vlogi. Jestem teraz w Polach Nicości, ale ja z tego miejsca chciałem zakończyć tego vloga na kanale rodzinnym, tak, żeby już gdzieś podsumować to, co się działo przez weekend. Właściwie to niewiele się działo, tak, ale jakieś momenty, które uważałem, że warto było pokazać, to zrobiłem to w tym dzisiejszym filmie.
No i co, mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam do tego, żebyście oglądali następne nasze odcinki. Bardzo bym chciał, żebyśmy już pojechali nad morze do Konstanca. Niedługo powinno się to wydarzyć po urodzinach Karima. Będzie też film urodzinowy, który zrobię, vloga na pewno też z tego wydarzenia, tak? No i co? Myślę, że będzie fajnie, tak? Także już teraz was zapraszam. No. Pamiętajcie o tym, żeby oprócz komentarzy zostawić subskrypcję na tym kanale, pierdółki, czyli w postaci łapek w górę. No i tyle. Żegnam się z wami. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.